Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Każdy z nas grał w dzieciństwie w gry na Flasha na przeglądarkę. 100% daje wabank, że ty też grałeś albo grałaś. Niestety Flasha niedługo nam usuwają i nie wiadomo, czy te gry będą dalej dostępne. Mam nadzieję, że tak. Tak czy siak, dzisiaj sobie po prostu przejdziemy przez parę tych gier. Powspominamy sobie, zrobimy taki mini nostalgiczny odcinek. A tak poza tym witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Daily. Dzień dobry, siema, siema. Wpisujemy sobie, słuchajcie, gry.pl, bo to jest najlepszy sposób, żeby znaleźć darmowe gry. Wchodzimy sobie na stronkę gry.pl, na której jest pełno fajnych, ciekawych gier, niektóre z nich na pewno kojarzymy. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby ta seria była dłuższa niż jeden odcinek, to dawajcie znać, dawajcie swoje gry, w które graliście na przeglądarkę w komentarzach i zobaczymy, może nagramy sobie drugi odcinek, zależy też jak to się przyjmie. Moim zdaniem może to być całkiem fajne, więc zapraszam serdecznie do udzielania się. I moi drodzy, na pierwszy strzał wchodzi nasz ulubiony ślimak Bob, prawdopodobnie klasyk, taka trochę wizytówka, więc głupio byłoby nie zacząć od tego. No wizytówka po prostu gier przeglądarkowych. I przyznam wam się, że grałem w to raz w życiu. Naprawdę grałem w to raz w życiu. I to jak ziomek mi pokazał, że taka gra istniała i każdy ją wspomina. Bo naprawdę nie wiedziałem. I sobie gramy, dobra, i chodzimy to prawdopodobnie strzałka. Nie, Jezu, co to się robiło? Aha, to trzeba było klikać. Jezus Maria, patrzcie, mam tu wyskocznie. I sobie ślimak idzie, w ogóle jakość jest piękna, jakiś szczęśliwy ślimak. Jakość tej gry jest piękna, mam HD. You can click Bob to stop him. O, super. Ej, bez kitu, czekajcie, że ja grałem w to tylko raz i to przez chwilę. Ja tej gry nie znam. Jakby jest na nią straszny hype, ja wiem, że wy jakby bardzo, wy w sensie mówię do ludzi w moim wieku może, nie? Bardzo dobrze wspominacie tę grę. I ło, patrzcie, i jest sobie ślimak i sobie idzie dalej. Piękna gierka, trochę wolny ten ślimak. No i pan ślimak sobie doszedł. Kochani, daję wam chwilę na zapoznanie się z tą muzyką. Jeżeli kojarzycie tę muzykę, to mieliście zajebiste dzieciństwo. Co to jest? Czy ktoś z was to kojarzy? Moi drodzy, ja to kojarzę. Jest to seria moich ulubionych naprawdę gier na przeglądarkę, jakie kiedykolwiek były. Naprawdę, mam z nimi największy sentyment. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że mamy kilka guzików. Ta gra jest bardzo prosta. Tylko na przykład śrubkę. No dobra, akurat nie stało się nic, bo tak się nie gra w to. Ale dajmy na przykład sobie drewno. I teraz jak widzicie, śrubka się ulepsza, nie? I mamy już taką lepszą śrubkę. Teraz dajemy na przykład sobie kilof i pewnie to będzie ludzik. Dokładnie, mamy ludzika i ten ludzik zaczyna sobie kopać. I generalnie w tej grze chodzi o to, że musimy zbudować coś z czegoś. Czyli mamy te elementy i po prostu dopasowujemy puzzle. I zależnie od tego, w jakiej kolejności ułożymy puzzle, co innego będzie na ekranie. I teraz na przykład budujemy sobie wyspę. Jest tytuł, zbuduj wyspę, rozwin wyspę. I aktualnie mi sąsiad wierci. Klikamy sobie dalej, zróbmy sobie na przykład komin. Nie pamiętam, jak to się grało, ja pamiętam, kiedyś to masterowałem i w ogóle dopiero w jakimś czasie, o patrzcie, kobitkę sobie nasz chłop znalazł. Idzie sobie tutaj na zaloty, serduszka lecą. Zaraz chyba kwiaty z pola jej zerwie, czy coś takiego. O, albo ją zaleje wodospadem, dom jej zaleje, jednak nie, dobra. Dał jej kwiatki, pięknie, pięknie. Słuchajcie, dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie w ogóle, po jakichś paru latach grania w to, że są różne wersje endingowe, że nie ma jednego takiego najlepszego endingu. I naprawdę można się tutaj bawić, czytamy jest jakąś śrubę tutaj teraz. Zobaczcie, chata się tutaj zrobiła lepsza. Jakby, jak się jest dzieckiem, to jest strasznie fajnie działa, to jest taki Minecraft moich czasów, nie? Jest naprawdę bardzo fajna gierka. I tego właśnie jest pełno, jest właśnie jakieś tam rozwiń wyspę, rozwiń... tego, co jeszcze można rozwinąć? Świat tam w ogóle można było raz rozwinąć, że trzeba było szatana pokonać, coś takiego. Ocal chorego, zbuduj wieżę. Masa takich właśnie gierek była. No tymczasem patrzymy sobie, jak nasz ludzik cały czas pięknie buduje. Płot się tutaj postawił. Dajemy sobie dalej. Port tutaj chyba z tego co pamiętam zawsze był. Patrzcie, co się z chatą stało. Jaka piękna chata tutaj powstała. A nasz ludzik siedzi w robocie cały czas. Aż tak dziwnie mi się to nagrywa, bo nie chcę wam tego ciąć, bo ta animacja jest po prostu piękna, zobaczcie. To jest strasznie stara gierka, a zobaczcie, jakie to jest ładne wszystko. Ludzik sobie tutaj tnie i sobie przeciął i to będzie za statek, z tego co pamiętam. I możemy, do końca pamiętam co to jest, to jest chyba jakaś stacja kosmiczna. Gada jak kompletny nerd, nie? No tak czy siak tak to wygląda, patrzcie, zrobił sobie tunel nasz ludzik. Tylko zaraz ciuchcia w ogóle gdzie jechała i się muzyka zmieniła. Jezu, jaki ja mam do tego sentyment. To może być dziecięć wyświetleń, ja się bardzo dobrze bawię, naprawdę. Jakiś frajer wyskoczył i zaleje ich wszystkich. Nie do końca wiem co tu się stało, nie pamiętam tego. Ale dobra, i dajemy sobie ostatni element do kładanki, stawia się komputer, tutaj się robi różowy robocik. I tak, kochani, wygląda etap końcowy naszej gry. Nie zbudowaliśmy wszystkiego, tutaj można potem jeszcze jakieś, pamiętam, latające drony robić, ciuchcie, coś. No, słabo nam poszło, lecimy dalej. Kochani, tę gierkę pamiętam jak wszedłem z mgłę. Jest to Ben 10. Jak sama nazwa wskazuje, mamy naszego ludzika, który nie jest wcale Benem 10, więc nie wiem co on tu robi. Dobra, i mamy tutaj Hold Z i możemy się transformować, wow, super. Kto z nas nie oglądał Bena 10 jak był mały? Ja oglądałem. Mamy naszego Bena, idziemy z naszym Benem i możemy się, wow, możemy serio się transportować, transformować w potwory. Wow, ej, pokczamby jest ta gra, fajna jest ta gierka. Dobra, idziemy sobie, słuchajcie, oj, spadłem. Idziemy sobie tu, tu możemy coś zebrać, oj, zabili mnie chyba, a nie, dobra. Idziemy sobie tu i teraz nie możemy się transformować, bo musimy manę zregenerować. Aha, dostałem właśnie w łeb, super. Co robi bestia?
Oj, nie, tak się nie gra. Oj, bestia jest useless, nie da się ją bić. Bestia zatrzymuje czas chyba, dobra, ja bym wziął sobie na przykład tego gościa. Aha, ten ma granaty, zabijmy tego dzika. Dobra, 200 punktów, pokczam, lecimy. Oj, spadłem, a możemy na przykład bić tym Benem? Możemy, super, to robi na przykład kula. Kula wygląda jak gościu, który jest zajebisty, nie? Patrzcie, kula może się kręci. Prawdziwy Mario, Mario dla prawdziwych facetów. O nie, tylko nie miny, oj, zabijają mnie chyba. Kochani, Cactus McCoy, nie mam bladego pojęcia co to jest, ale jest popularne i z tego co widzę w komentarzach, ludzie się z tą grą już żegnają i są bardzo smutni, że jej nie będzie, więc zagrajmy sobie w nią. Akurat w to nie grałem. New Games, coś, dobra, Not Doppler. Zobaczymy, zobaczymy co jest za gierka. Jest, Cactus McCoy, dobra, play. Empty slot, to się w ogóle robi, okej, okay, enter your name below. Dobra, jedziemy, continue. McCoy. Okej, okay. Jest tutaj jakiś kaktus, który stoi na porządku sprawiedliwości. Dobra, skip, jedziemy. Kaktus Canon. Lecimy sobie area 1. Czy to jest kolejny Mario? Tak, będzie kolejny Mario. Ale Cactus McCoy leci. Patrzcie, jaki zajebisty kaktus. Jak się skacze w tej grze? Aha, a, no tak, logiczne. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, jaki kaktus. Super, super kaktus. A plus tak. Aha, dobra, czaję. Ale logiczne sterowanie. A co tu jest? To jest jakaś znajdźka. Będę musiał pewnie jakoś bić później. Aha, na S mogę bić, dobra. Pajak bije kaktusa. Ej, dobra jest ta gierka, to mi się podoba, jest lepsza od tego Bena. Kolejna plansza, wezmę tą myszkę. O nie, dostałem w łeb. Co tu się dzieje? First stand and over weapon and press to pick it up. Okej, czaję, mamy teraz strzałki. I mamy tak plus S, żeby strzelać. Ło. Ło, ale pokczam. A mogę go zabić? Mogę go zabić, super. Walimy go na łeb. Dobra, nie żyje, lecimy dalej. Hop, dobra. I walimy, i cyk, i bum. Ale kurde emocje, kombo 12. Walę ci na łeb, gościu. Jak ty coś mówisz, że jestem kaktus McCoy, mnie tu nie wkurwaj. Łatwa plansza, dziękuję, jestem najlepszym kaktusem. Jedziemy dalej. Kochani, ulica sklepów. Jeżeli nie kojarzycie tej gry, to nawet mi was nie szkoda. Start game, słuchajcie, to jest gra, na której spędziłem masę czasu. I chodzi tutaj o to, że budujemy sobie sklepy. Proszę bardzo, zbudowaliśmy sklep. I teraz widzowie sobie tutaj, znaczy klienci idą sobie do sklepu. Patrzcie, i on ma tylko 4 sloty, nie? Więc jest ciężko. Jest ciężko i kolejny już nie może iść, idzie dalej sobie. Ale my zarabiamy pieniądze. Dzięki temu, że zarabiamy pieniądze, możemy sobie kupić jeszcze jeden sklep? Nie, co jest? Aha, głupie jakieś. Aha, dobra, już wiem. I jak widzicie, musimy zarobić pieniążki. I jak nie ma slotów, to oni idą dalej, nam pieniążków nie dają. Więc musimy ten sklep ulepszać. I to się właśnie robi w tej grze. I oni teraz mają więcej HP, bo oni mają więcej pieniędzy. Bo to chodzi o to, że musimy ich naciągnąć na hajs. Kochani, na pewno każdy z was grał w grę Tower Defense. No i zagramy sobie w taką grę, tylko to nie będzie normalna gra, ponieważ będzie to wersja współczesna, mianowicie Defense My Little Pony Oblężenie Canterlot 2. Brzmi fajnie, prawda? Mamy sobie tutaj jednorożca i zestawiamy jednorożca. Chwila, gdzie oni idą? Tu będą szli chyba. Dobra, to zestawimy jednorożca w tym miejscu. Stawimy sobie jeszcze drugiego jednorożca, takiego samego tu. I jeszcze jednego, bo nas stać, no fajnie. I jeszcze jednego jednorożca mogę postawić, bo dalej mnie stać. I jeszcze jednego, bo mnie stać. Aha, dobra, lecimy sobie wave 1. I co będzie biegło? Jakieś stwory biegną straszne. Mogą być na przykład mężczyźni czy coś, nie? I kocuki w nim do nich strzelali. Wow, aha, to inne jednorożce ich atakują. Ale ciekawa gra. Kochani, kreskówkowe mistrzostwa. Kreskówkowe mistrzostwa, czy wy to pamiętacie? Ja to pamiętam, gdzie jest Polska? Jest Polska. Możemy sobie... Ej, nie grałem w to nigdy. Grajmy jakąś inną grę. Możemy sobie wybrać ludzika. Ja chcę atomówkę. A moje jojo mogę? A nie, bo to jest mój ten, dobra. Ej, bajki, które oglądałem. Atomówki oglądałem. Okej, okay, koniec. Instructions, dobra. Strzałki Z, X. Super, wszystko rozumiem. Kochani, piłka nożna. Naszymi ulubionymi bohaterami z kreskówek. Jesteśmy trzema atomówkami. Idziemy na pierdolać niedźwiedzia. Pa, zestrzelam piłkę. I normalnie tutaj lecę sobie. I weźmie tu. Zostaw to. Dobra, a jak się miała postać? X, dobra. Patrzcie, znanie, moi drodzy, FIFA. FIFA bohaterami kreskówek. Czy wy to widzicie? Zabiłem wszystkich. Wszyscy nie żyją. Pięknie. Podanie. Lewandowski. Oj. Oj, zabrali mi piłkę. Dobra, dawaj, bójkę mi dawaj. Nie, chwila, Jezu, nie rozróżniam ich. O nie! Skurwysy... Czyli na gole 1-0. Niestety, Dania wygrywa. Idziemy. Dobra, Robin nam tutaj gwiżdże. Jakiś niedźwiedź biały mnie goni. Wywalił się na głupi łeb. Pa, biegnę z nim do bramki. Cyk, gol. Nie ma, zabrali mi piłkę. Kurde, jestem beznadziejny w to. Ej, nie pamiętam, która była która. Wiem, że to była bójka ta zielona. Ale bajka i brawurka to nie pamiętam. Chyba bajka to chyba była ta blondynka. O nie, no jak się w to gra? Czemu ja nie mogę strzelić bramki? Jezu, jestem beznadziejny w to. Bajko. A ja mogę go bić?
Fajnie bym mógł go bić. Pa, biorę co tutaj. No, ale czemu ty tak zrobiłaś? Jezus Maria, miałaś podać. Głupie strasznie. No, no i gdzie to było? No i co ty robisz? O, dobra. Gol! Nie ma gola. Kiepska gra. Kochani, ostatnią grą będzie ulubiony zawód twojego starego, czyli pijany wrestling. Jedziemy. I co tu się robi? Tu się bije. Musimy chyba wyrzucić kogoś z mapy, czy coś, albo... Albo nie? Ja w ogóle coś robię? Chyba coś robię nie tak. O, wygrałem, dobra. Wow. 1-0. Ura. A na P coś robię jeszcze. Na P go walę na łeb, pa. Jak skaczę teraz. O, a cię walę. O, ty gnoju. Zostaw mnie. Pa, 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 jak go rzuca. No i wygrał. No i koniec challenge'u. Stary wygrał. Moi drodzy, to na tyle z gier przeglądarkowych na Flesha. Jeżeli chcecie drugi odcinek, żebym przeglądał sobie więcej gier, mam jeszcze parę pomysłów, co możemy na przykład tego barmana, który pije drinki, dawajcie znać, a ja to oczywiście nagram, widzimy się jutro w kolejnym odcinku Daily Beat na Instagramu, stawcie kciuka, dajcie znać znajomym, że taki odcinek się pojawił, może też będą mieli jakąś nostalgię.